Radosław Witkowski przez kolejną kadencję będzie sprawował urząd prezydenta miasta Radomia. Obecny prezydent w drugiej turze wyborów zdobył 53,83% ważnych głosów. Frekwencja w wyborach wyniosła 52,86%. Serdecznie dziękuję wszystkim radomianom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych. Dziękuję szczególnie tym wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Traktuję to jako kredyt, który będę spłacał ciężką, codzienną pracą przez 5 lat, tak aby zmieniać nasze miasto, aby Radom był miastem coraz przyjaźniejszym, miastem lepszym do życia. To były bardzo ważne wybory dla Radomia. Świadczy o tym frekwencja, która była rekordowa. Radomianie licznie wzięli udział w wyborach samorządowych. Rekordowa frekwencja powyżej 50%. A to należy odczytywać jednoznacznie, że to były dla Radomian bardzo ważne wybory. Radomianie chcą kontynuacji zmian w Radomiu, chcą poprawiać wizerunek naszego miasta, ale też chcą konkretnych inwestycji, które będą wpływały na rozwój Radomia. Prezydent Radosław Witkowski zaprasza do współpracy wszystkich, którzy uważają, że warto wspólnie rozwijać i zmieniać nasze miasto. Będę przekonywał wszystkie kluby, które uformują się w Radzie Miejskiej, ale też każdego z radnych z osobna. Będę przekonywał do współpracy, do dobrej pracy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w których to radni będą głosowali przeciwko swoim ulicom, przeciwko swoim dzielnicom, czy też przeciwko mieszkańcom Radomia. To nam, mieszkańcy Radomia, nasi sąsiedzi powierzyli mandaty do sprawowania władzy i oczekują teraz od nas takiej pracy, aby zmieniać Radom na lepsze, aby Radom był miastem coraz przyjaźniejszym, miastem lepszym do życia. Jedna z pierwszych decyzji prezydenta w nowej kadencji związana będzie z kulturą. Za kilkanaście dni ogłosimy konkurs architektoniczny na Radomskie Centrum Kultury. Tym gestem, tym sygnałem chcę powiedzieć, że kultura dla Radomia jest bardzo ważna. Chcę, aby kultura była nośnikiem promocji naszego miasta, ale też chcę dać szansę radomskiej kulturze, aby mogła się rozwijać. Radomskie Centrum Kultury to przede wszystkim szansa dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Chcemy, aby w Radomiu grała najlepsza orkiestra kameralna w Polsce, ale żeby tak było, musimy stworzyć odpowiednie warunki. Drugim etapem będzie modernizacja Radomskiego Amfiteatru. Amfiteatr będzie miejscem, w którym zorganizujemy prawdziwy festiwal wolności na wzór wielkich festiwali europejskich. Jak podkreśla prezydent, ważnym projektem w nowej kadencji będzie utworzenie dzielnicy przemysłowej na Wólce Kulfateckiej. Chcemy uzbroić ten teren i przedstawić go potencjalnym inwestorom, mówi prezydent Radosław Witkowski. Radom potrzebuje nowych, lepiej płatnych miejsc pracy. Chcemy gonić w tej kwestii Warszawę, ale nie zrobimy tego, jeśli nie będzie odpowiednich terenów do inwestycji i właśnie na Wólce Kulfateckiej takie tereny powstaną. Nie zapominamy o kolejnych etapach budowy strefy wygodnego ruchu, bo kolejne etapy to przede wszystkim realizacja potrzeb mieszkańców Radomia, zbilansowanie potrzeb pieszych, rowerzystów i kierowców. Jak podkreśla prezydent Radosław Witkowski, projektów, które chciałby zrealizować w nowej kadencji, jest bardzo wiele. Obejmą one m.in. politykę senioralną i inwestycje w służbie zdrowia, w tym zakup nowych karetek dla radomskiego pogotowia, remonty kolejnych poradni czy wyczekiwana przez radomian budowa centrum rehabilitacji. Prezydent zapowiada także realizację projektów dla młodych rodzin. W planach jest budowa nowego żłobka w południowej części miasta oraz budowa mieszkań na wynajem. Oczywiście kontynuujemy rewitalizację miasta kazimierzowskiego. Chcę, aby miasto kazimierzowskie było prawdziwym sercem Radomia. Chcę przywrócić miasto kazimierzowskie Radomiowi. Po rewitalizacji kamienicy Deskurów i radomskiego ratusza trzeci etap to przebudowa płyty radomskiego rynku i według moich założeń w roku 2022 miasto kazimierzowskie będzie prawdziwą perłą naszego miasta. Zaprzysiężenie prezydenta i nowej Rady Miejskiej 19 listopada. Nowa kadencja samorządu potrwa do 2023 roku. Zakończyła się przebudowa i generalny remont poradni dziecięcych przy ulicy Lekarskiej. Bardzo się cieszę, że możemy zmieniać nasze miasto, ale też nie zapominamy o naszym radomskim szpitalu specjalistycznym i ta odnowiona poradnia dziecięca najlepiej pokazuje, jaki kierunek obraliśmy i jak go konsekwentnie realizujemy. Chcemy, aby nasz szpital był oczywiście szpitalem przede wszystkim nowoczesnym, szpitalem, który oferuje najwyższy poziom usług i takim, w którym nasi mieszkańcy czują się bezpiecznie, a temu na pewno służą wszystkie inwestycje, które podejmujemy. Prace pozwoliły na zdecydowaną poprawę warunków, w których przyjmowani są mali pacjenci.
kolory są dobrane specjalnie, jasne, żeby było widno, żeby mali pacjenci, zrobiony jest kącik dla dzieci z telewizją, żeby mogli przyjezdnie tu oglądać. W ramach przeprowadzonych prac przebudowano wnętrze poradni, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, instalację centralnego ogrzewania, system wentylacji, a także zainstalowano nowe oświetlenie. Ta poradnia jest jedyną poradnią kompleksową w naszym mieście. Pod szyldem poradni specjalistycznej dla dzieci i młodzieży mieści się szereg poradni. Jest to poradnia kardiologii, jest to poradnia pulmonologii, jest to poradnia nefrologii, okulistyki dla dzieci, jest punkt konsultacyjny szczepień. W ubiegłym roku w poradniach dla dzieci i młodzieży przyjęto prawie 7,5 tysiąca pacjentów. Z punktu szczepień korzystają też seniorzy podczas cyklicznych szczepień przeciwko grypie. W październiku minęło 50 lat, od kiedy zaczęłam pracę w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 30 lat pracuję również w tej poradni. Praca była ciężka, warunki były, jakie były, socjalistyczne. Ja byłam przyzwyczajona do tych warunków, młodzież narzekała. W tej chwili bardzo się cieszę, że będę jeszcze mogła pracować w super nowoczesnej poradni skomputeryzowanej. Koszt pracy związanych z przebudową pomieszczeń poradni to około 1,5 miliona złotych. Jednak to nie koniec inwestycji w budynku przy ulicy Lekarskiej. W planach jest remont poradni stomatologicznych. W Radomiu powstanie Dom Życia. To inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnością po 24 roku życia. List intencyjny w sprawie utworzenia takiej placówki podpisały władze Mazowsza oraz prezydent Radomia. To jest absolutnie pionierski projekt. My przekażemy nieruchomość, a całe przedsięwzięcie wesprze również samorząd województwa mazowieckiego, za co serdecznie pani marszałek dziękuję. Jesteśmy zainteresowani rozwojem opieki wytchnieniowej, polityki wytchnieniowej. Chcemy pomagać osobom, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Radom jest miastem, liderem, które prowadzi to przedsięwzięcie i wspólnie będziemy podejmować kolejne działania takie, aby nasza polityka wytchnieniowa była najlepsza w Polsce. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym miasto ma przekazać działkę pod budowę domu życia, a samą inwestycję finansowo wesprze samorząd województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza mają też stworzyć odpowiedni program rehabilitacyjny oraz powołać zakład aktywności zawodowej dla mieszkańców domu życia. Chcemy zrobić coś naprawdę ważnego, mądrego, dobrego dla tych, którzy są najsłabsi. Samorząd województwa mazowieckiego będzie wspierał to przedsięwzięcie również poprzez programy rehabilitacyjne, poprzez działalność aktywizującą tych młodych ludzi, którzy powinni znaleźć swoje miejsce w życiu ludzi też normalnych. Stworzenie w Radomiu Domu Życia to jeden z elementów prowadzonej przez władze miasta tzw. polityki wytchnieniowej. Chodzi o działania, które mają pomóc opiekunom osób starszych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Bardzo potrzebne są miejsca dla osób niepełnosprawnych, by ich stali opiekunowie, którzy niejednokrotnie muszą spędzać ze swoim podopiecznym całą dobę, mogli mieć chwilę wytchnienia, chwilę dla siebie. Chciałbym przypomnieć, że realizujemy już kilka projektów dotyczących polityki wytchnieniowej. Jest dom senior Wigor na ulicy Rwańskiej, jest dom dziennego pobytu prowadzony przez Stowarzyszenie Do Celu, które wspomagamy z budżetu miasta i deklarujemy pomoc w kolejnych latach, żeby ten dom mógł w 100% funkcjonować. I od marca rozpoczynamy projekt Przyjazny Dom, który będzie umiejscowiony w Domu Pomocy Społecznej Walki Weterana Pracy przy ulicy Wyścigowej. Tu 30 osób z niepełnosprawnościami znajdzie swoje miejsce, a dzięki temu rodzice i opiekunowie tych osób będą mogli choć przez chwilę odpocząć. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miejskiego. Zapraszamy Państwa za tydzień.